prawidłowo. Z tego co ja pamiętam, to wejścia do niektórych pokoi poselskich, czy też biur, tłumaczono pobieranie materiału DNA. Tak, wtedy zaraz po katastrofie, tak, prawda? Pobierany był wtedy ten materiał, też w bardzo dziwnych okolicznościach. ABW wchodziła do mieszkań, przy okazji ginęły jakieś przedmioty, tego do końca nie wyjaśniono, gdzie te przedmioty się znajdują. Były podejrzenia takie, że być może tak naprawdę nie szukano materiału DNA, a na przykład dokumentacji niejawnej, którą posiadała dana osoba. Tego nigdy ABW do końca nie wyjaśniła, natomiast no, rodzi się pytanie, no po co po raz kolejny w takim razie pobieramy materiał DNA, skoro pobierali go Rosjanie, skoro pobierało go już raz ABW, no i teraz po raz kolejny, no świadczy to o tym, w jaki sposób to śledztwo jest prowadzone i jak ogromny bałagan w nim panuje. No taki materiał zabezpieczony powinien przecież cały czas być w aktach. No wszystko to jest jakieś pogmatwane. To jest ten wątek medyczny, a jeżeli chodzi o inną część dokumentacji, wiemy, że chodzi o oględziny. Rosjanie mają przekazać oględziny, tak, miejsca, no, katastrofy, tak? Były takie informacje, że Rosjanie przekazali kilkanaście tomów, łącznie to chyba już obecnie około ponad 50 tomów akt przekazanych przez Rosjan. To jest, uważam, i tak znikoma część, dlatego że polskie śledztwo na dziś dzień to jest około 150 tomów, a ono ma oczywiście zakresy daleko węższe ze względu na możliwości dowodowe, aniżeli Rosjanie, więc 50 tomów to jest, powiedzmy, kropla w morzu potrzeb. Natomiast były informacje, że tam będą protokoły z oględzin miejsca zdarzenia. Jest to jeden z podstawowych dowodów dla oceny przebiegu ostatnich chwil lotu. Ma być jakaś dokumentacja fotograficzna, której... No, my cały czas się nie możemy doczekać. Jak wiemy, prokuratorzy już przyznają, że tej dokumentacji dotyczącej sekcji, dokumentacji fotograficznej nie ma. Teraz żyjemy nadziejami, że jest taka dokumentacja dotycząca oględzin miejsca zdarzenia. Pytanie, na jakim poziomie i czego tak naprawdę ona dowodzi. Każdy, kto chociaż raz w życiu uczestniczył w postępowaniu karnym, wie, jak ona powinna zostać sporządzona. Nie są to zdjęcia robione tak dowolnie. Muszą być sporządzone zgodnie z pewną metodyką. Muszą być wykonane tak, aby można było później na podstawie tych zdjęć weryfikować opis, protokół z opisu, który jest zapisany i móc odtworzyć to, co się zdarzało na miejscu zdarzenia. Panie mecenasie, czy wiemy realnie, jaki będzie dalszy los czarnych skrzynek i wraku Tupolewa? Panie redaktorze, ja od wielu miesięcy powtarzam, chciałbym, żeby ten wrak się znalazł w Polsce i nie wierzę w to. Pierwsze zapewnienia wraku w Polsce były we wrześniu. On miał być we wrześniu, późną jesienią, później mówiono może na początku roku. Teraz się mówi, że może jesienią tego roku. To jest takie odkładanie w czasie. Ja obawiam się, że ponieważ tego dowodu nie uzyskaliśmy na samym początku, tego fundamentalnego dla sprawy dowodu, bardzo szybko go nie uzyskamy. A dla tych wszystkich, którzy mówią, że Rosjanie go nie chcieli wydać. Otóż przykład jest taki, komórki czy aparaty fotograficzne, które znajdowały się przy ofiarach, zostały rodziną bądź polskiej stronie wydane bardzo szybko. A przecież mogły tam znajdować się materiały ze śledztwa, mogły istotne dla śledztwa, dowody istotne dla śledztwa, chociażby filmy z ostatnich chwil lotu. Tego nie wiedzieliśmy. I Rosjanie te dowody, czyli komórki, aparaty fotograficzne, kamery wideo przekazali. Dlaczego nie przekazali pozostałych? Jak widać, można było to zrobić. Boję się, że tego nie zrobią do czasu, aż ten wrak całkowicie zniszczeje. Nie będzie już można go w żaden sposób wykorzystać, bo przypomnijmy, tak jak bardzo ważne jest uzyskanie dokumentacji medycznej w ciągu pierwszych kilku miesięcy, czego nie zrobiono, tak samo bardzo ważne jest uzyskanie jak najszybszej kontroli nad wrakiem, dlatego że on po prostu niszczeje i możliwość jego badania późniejsza jest coraz trudniejsza. Możliwość przeprowadzania pewnych badań jest niewykluczona. Na przykład pewne związki chemiczne ulegają degradacji. Oczywiście nikt tu nie twierdzi, że one mogły być, ale jeżeli my dzisiaj nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy są, czy nie, a byliśmy po pierwszym miesiącu po katastrofie, no to jest poważne zaniedbanie. Panie mecenasie, chciałem jeszcze zapytać o spotkanie rodzin z prezydentem Stanów Zjednoczonych, panem Barackiem Obamą, bo pan reprezentuje rodzinę Błasików, państwa, tak. Błasików, i jeden z przedstawicieli rodziny spotkał się, tak, z tego co wiem, syn pana generała Błasika był na tym spotkaniu, natomiast no to może być dobrze, że pan prezydent Obama spotkał się
chociażby z częścią rodzin, chociaż ja mam wątpliwości, czy to była najlepsza formuła. To pokazuje, jak bardzo brakuje w Warszawie takiego miejsca, nie na Powązka, bo Powązki to jest cmentarz, takiego miejsca w Warszawie, gdzie można byłoby się spotkać z okazji takich uroczystości, złożyć wieniec, oddać hołd tym osobom. To pokazuje, że pomnik, chociażby ten pomnik światła, który miał być na krakowskim przedmieściu, jest po prostu bardzo potrzebny. Chociażby dla takich uroczystości wtedy by nie było problemu, czy mają być tylko rodziny generałów, czy mogą być na przykład wszystkie rodziny, które wyrażą taką chęć, mogą być zaproszone tam. Przypomnij mi, że to kancelaria pana prezydenta organizowała, tak? A przynajmniej sugerowała te możliwości rozwiązania. Jednak ja bym chciał w tej sprawie wrócić do kwestii, którą wtedy podnosiliśmy, a mianowicie w katastrofie zginął obywatel Stanów Zjednoczonych, pan Severin. Jego córka złożyła w związku z tym list do pana prezydenta Obamy, gdyż dla mnie jest rzeczą niezrozumiałą, że pan prezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się z obywatelami, z rodzinami generałów, obywatelami bądź co bądź innego państwa, a nie spotyka się z obywatelem swojego państwa, obywatelem Stanów Zjednoczonych, który zginął w tej katastrofie. Ja mam prawo przypuszczać, że gdyby to był obywatel innej narodowości, to do takiego spotkania bardzo szybko by doszło. Być może Polonia amerykańska jest zbyt słaba, być może prezydent Stanów Zjednoczonych nie traktuje na równi obywateli amerykańskich pochodzenia polskiego. No, dla mnie była to sytuacja oburzająca, że przez 14 miesięcy prezydent Obama nie wyraził w ogóle takiej woli spotkania, oddania hołdu temu obywatelowi Stanów Zjednoczonych. No teraz wybory w Stanach Zjednoczonych, to są takie głosy, że to spotkanie było takim właśnie okiem do wyborców. No to być może i wyborcy, którzy mają prawo głosowania w wyborach w Stanach Zjednoczonych na prezydenta Stanów Zjednoczonych, będą wiedzieli, jak ich prezydent traktuje ich w takich sytuacjach, na co mogą liczyć. Może podejmą odpowiednie decyzje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, naszym gościem był pan mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik rodzin ofiar tragedii, niektórych rodzin ofiar tragedii smoleńskiej. Rozmawialiśmy dzisiaj 14 miesięcy od tej strasznej katastrofy. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Zapraszam na jutro, na Polski Punkt Widzenia. Szczęść Boże.